Halo. No. Wiem. Mhm. A wiesz, że dzisiaj ekstra klasa? No, wiem. To ja dzwonię. No, wróciliśmy. No, już nie mogłem się doczekać. Tak jak zresztą, mam nadzieję, nasi polscy ligowcy. Zresztą, ileż można było nagrywać tego top 3 i mówić o meczach, które już były? To no, w sumie w tej serii też mówię o meczach, które już były, natomiast, no, bardziej na bieżąco i bardziej pod wpływem emocji. Zresztą widzicie to teraz, bo się nawet zadyszam. Trafił nam się dzisiaj mecz, a w sumie nawet dzień nowych miutu. mioteł, miódł. Nie wiem, wybierzcie sobie formę. Radosław Latal w Brukbecie Termalice Ciecza. Piotr Nowak w biały Białystok oraz w następnym. Meczu tego piątku, Piotr Stakowicz w zagłębiu Lubin. No i jak na razie po tym spotkaniu uśmieszek na buzi może mieć tylko Czech. Chociaż uważam, mimo wszystko, mimo tego całego przegrania, że Piotr Nowak też ma pewne światełka w tunelu, jeśli chodzi o postawę Białostoczan. I Ale tak jak mówiłem, głównie cieszy się Radosław Latal, ponieważ jego zespół wygrał dzisiaj bardzo trudne spotkanie z Egielonią Białystok na własnym obiekcie 2-1. do Genialnie rozpoczynając rundę wiosenną, która jest jeszcze rozgrywana w zimie, odbijając się równocześnie z ostatniego miejsca w tabeli, a oba gole brukbetu Termaliki Nieciecza zostały zdobyte po dwóch rzutach karnych, zresztą bardzo pewnie wykonanych. Pierwszego z nich trafił Wlazło, drugiego Biedrzycki. Dla Białostoczan trafieniem kontaktowym popisał się Mystkowski. Ale dobra, wróćmy jeszcze do tych rzutów karnych dla Brookbetu. bo o ile przy tym drugim wapnie nie było większych kontrowersji, tak chciałbym się szerzej pochylić nad tą pierwszą jedenastką. Bo nie wiem dlaczego, ale niektórzy komentatorzy zwykli bardzo szybko ferować wyroki na zawodnikach i Decyzjach. Bo dzisiaj po jednej z powtórek, właśnie po faulu na Biedrzyckim, komentatorzy byli w 100% przekonani, że on udaje i powinien dostać rzut o kartkę za aktorstwo. I rozumiem, że można mieć różne kąty widzenia, ale uznali tak po pierwszej powtórce, w której nic praktycznie nie było widać. Potem nieco zmienili zdanie, ale nadal byli pewni siebie, mówiąc, że no nie było jedenastki. Natomiast dziwnym trafem sędzia potem sprawdził sytuację na warze i okazało się, że było tam przewinione, także no... Ja wiem, że komentowanie jest trudnym zajęciem, no bo musisz mówić na bieżąco, co się dzieje na boisku, ale czasami możesz po prostu zamilczeć. A w mojej ocenie, patrząc na powtórkę tej sytuacji kilkukrotnie, bo po pierwszej sytuacji nie ma co oceniać, widać było tam ewidentny kontakt. I tak jak mówiłem, Bruckbett zwyciężył to spotkanie głównie konkretami oraz pewną, mimo wszystko, dozą szczęścia. No ale jakby się nad tym głębiej zastanowić, to nawet takiemu szczęściu trzeba pomóc i je wywalczyć. A dzisiaj niecieczanie przede wszystkim dali sobie nadzieję po bardzo złym zakończeniu rundy jesiennej w Krakowie. Genialne zawody rozegrał dzisiaj Piotr Wlazło, ponieważ fantastycznie wykonał rzut karny oraz jeszcze lepiej, no, został sfaulowany w polu karnym i, i wywalczył jedenastkę. Genialne zawody Biedrzyckiego, ponieważ zrobił dokładnie to samo co Wlazło, ale Biedrzycki dodatkowo w końcówce miał bardzo trudne zadanie, bo musiał bronić korzystnego wyniku zespołu gospodarzy, co zresztą wychodziło mu całkiem fajnie, ale warto zaznaczyć, że nie był jedyną osobą, która do tego się przyczyniła. Bo Chociażby świetne zawody rozegrał Hyps, czyli nowy nabytek Brookbetu Termaliki, który chociażby w pierwszej połowie dwukrotnie wybronił strzał Trubechy z bardzo bliskiej odległości, ale również konkretny w swoich interwencjach był no niezawodny dzisiaj Loska, ponieważ wiele jego dzisiejszych interwencji było po prostu jak Ściana w bramce. No i co by tu nie mówić? Nacieczanie wygrali i spełnili swoje zadanie w 100%. Nie był to może jakiś ultra porywający mecz w ich wykonaniu, ale no jako zespół, który walczy o utrzymanie, każde zwycięstwo jest ważne. I nikt nie będzie raczej wymagał od Beniaminka, który jest na ostatnim miejscu w tabeli, znaczy był na ostatnim miejscu w tabeli, żeby grał tiki taką i prezentował się jak Barcelona. Ale wygrali i za to należy im się szacunek, tak samo jak dla Radosława Latala, który. Fantastycznie witać ekstra klasę po kilkuletniej przerwie. A Jaga no to cóż no. Szkoda mi nieco tego zespołu po tym spotkaniu, bo uważam, że nie zagrali aż tak źle, żeby chociażby przegrać, no ale mimo wszystko ta porażka im się należała. Optycznie mam wrażenie, że Białostoczanie byli dzisiaj lepsi od Niecieczan. Oprócz może fragmentów, w których stracili oni bramki Genialni byli dzisiaj po stronie Loni przede wszystkim zmiennicy Bo Mystkowski, który wszedł w drugiej połowie trafił do sieci Bida, który również wszedł w drugiej połowie no Zagrał kapitalną asystę właśnie do Mystkowskiego Ale muszę przyznać, że w trakcie tej sytuacji Miałem wrażenie, że zepsuje to podanie Bida Nastić genialnie w ofensywie też zmiennik Oraz Struski dał naprawdę sporo jakości No i tak jak mówię, nieco mi szkoda Jagi Ale mimo wszystko był to jeden z lepszych meczów Chyba... Tego zespołu, jaki pamiętam, na pewno lepsze od tego w Częstochowie 0 do 5. Ale jest też pewien wspólny mianownik z tym meczem w Częstochowie, o którym nie wolno zapominać, że Białostoczanie w bardzo prosty sposób tracą bramki. I dzisiaj też było to mocno widoczne. Ale tak jak mówiłem, światełkiem w tunelu dla trenera Nowaka są zmiennicy oraz postawa Jagieloni głównie w końcówce tych zawodów. Bo to, jak zespół BKS-u forsował bramkę gospodarzy, było serio spoko. Po tym spotkaniu gospodarzy wychodzą z ostatniego miejsca w tabeli na ten moment yy, prześcigając Legię Warszawa. Natomiast Jagelonia znajduje się na 11 miejscu w tabeli z 24 punktami. I ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrypcji, także zapraszam. I zapraszam Was na Facebooka Trade, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz jest tam Was coraz więcej i jest mi z tego powodu naprawdę bardzo miło. No i co? Rozpoczęliśmy rundę wiosenną, zimą, jak zwykle. Jestem przeszczęśliwy, że znowu mogę nagrywać omówienia meczów dla Was. No i co? Widzimy się po meczu w Lubinie. Cześć!